Na życia, Boże, rzeczywiście mamy okno życia. To jest włożenie z jednej strony tego dziecka do jakiegoś grobu, tak w cudzysłowie. Dobra. Z drugiej strony jest to zmartwychwstanie, bo my przebiegamy na sygnał, który się pojawia i wyjmujemy to dziecko, badamy do ciepłego gniazda i opiekujemy się nim przez chwilę. Czy to zmartwychwstanie, mówi siostra, że... Bo właściwie chciałem jeszcze pana doktora zapytać, bo Bóg... Jak powstało okno życia w ogóle w szpitalu, bo w szpital też ma, niezależnie od tego, że siostry mają swoje okno życia, to w szpitalu też jest takie okienko. Może to nie jest typowe okienko, ale to jest fakt, że dziecko, które się urodzi, można zostawić od razu w szpitalu, tak? Tak. Dziecko, które się urodzi, można zostawić w szpitalu. Anonimowo. Można zostawić anonimowo. Uważam, że okno życia powinno nieść w sobie element dyskrecji. To znaczy, to ma zachęcać matkę, tą zdesperowaną, która chce zostawić dziecko, że ona może to zrobić w sposób całkowicie anonimowy. Czyli zostawia dziecko, uruchamia dzwonek, od tego momentu przekazuje to dziecko ludziom dobrej woli, a sama odchodzi nieznana. I to mają zachęcać do takiego kroku. Tak, no bo różne są powody zostawienia dzieci, prawda? Powodem może być to, że ktoś nawet nie chce, na przykład w młodym wieku ma 17-16 lat, nie chce, żeby go utożsamiano już z matką i w tym momencie chce zachować jakąś dyskrecję. Choć zdarzają się również powroty, prawda? Są takie przypadki, kiedy, nie wiem, siostra może zna, takie przypadki, kiedy dziecko zostaje złożone w oknie życia, a potem już przekazane do adopcji. A potem nagle pojawia się matka i wycofuje zdanie. Chce na nowo dziecko. To znaczy do adopcji to nie wiem, ale spotkałam się w czasie czuwania nad oknem życia, kiedy po godzinie przyszła kobieta i chciała odzyskać to dziecko, że ona była w takim szoku, nie wiedziała co robi. No ale wtedy trzeba już było ją skierować na policję, żeby podała swoje dane i rzeczywiście poświadczyła, że to jest jej dziecko. Bo to wszystko oczywiście było anonimowe, w związku tak, z tym trzeba tak, było udowodnić, tak, że ona jest tą matką. I z tego co wiemy, to właśnie to dziecko trafiło do szpitala pana doktora i właśnie była też udzielona pomoc matce, taka psychologiczna, fachowa. I ciężko, często takie przypadki się zdarzają. Wśród tych 15 dzieci może było 2 razy. No to jednak. Statystyka jednak jest jakaś. Jakaś taka jest. Dwoje dzieci na 15 to o czymś świadczy. A kiedy, proszę księdza, jest dużo przeciwników okien życia. Między innymi ONZ wyraził swoje zdanie na ten temat, że dziecko, które rodzi się w oknie życia, nie ma swojej historii. Właściwie historia zaczyna się od okna życia. I to uważa inni, że to jest in minus, bo rodzi się człowiek, który właściwie nie ma przeszłości. Można się z tym zgodzić. Myślę, że tutaj powinniśmy popatrzeć troszeczkę szerzej na ten problem. Rzeczywiście ze strony ONZ-u agent podnoszony i przeciwników okien życia podnoszony jest głównie argument związany z prawem do tożsamości i historii. Należy zastanowić się nad tym, na ile prawo do tożsamości jest ważniejsze niż prawo do życia. Trzeba po prostu położyć na wagę, na szale, jedno i drugie. Wydaje mi się, że problem jest o wiele szerszy, gdy popatrzymy sobie na środowiska, które potępiają okno życia, które są przeciwko, które podnoszą właśnie tego typu argumenty, że dziecko jest bez historii, że dziecko jest traktowane jako pewnego rodzaju odpad, który jest umieszczany, niechciany gdzieś w jakimś oknie po to, żeby zginęło i już więcej nie mieć z nim kontaktu. To są to zwykle środowiska lewicowe, które jednocześnie propagują bardzo silnie poglądy aborcyjne. Więc ta troska o życie tak naprawdę tutaj wydaje się w pewien sposób polemiczna. Patrząc szerzej jeszcze na to zagadnienie, wydaje mi się, że jeżeli szpital ma opracowane procedury, które umożliwiają zostawienie matce w sposób anonimowy i dyskretny dziecko, które następnie jest przekazywane poprzez różnego rodzaju procedury do ośrodków adopcyjnych, to jest to oczywiście jak najbardziej dobre i tak należy postępować, ale mnożenie tego typu okazji, sposobności do ratowania życia
jest naszym nadrzędnym celem, dlatego że stwarzając więcej okazji, czy poprzez działania szpitala, czy poprzez funkcjonowanie okien życia, których z tego co mi wiadomo obecnie w Polsce jest 63, po prostu stwarzamy coraz większą szansę na to, że życie dziecka będzie ocalone, bo jedna matka może skorzystać z procedury, którą oferuje jej szpital, inna skorzysta z procedury, którą oferuje jej okno życia i zostawi tam to życie. To życie, które ostatecznie będzie chronione, które nie będzie zniszczone, zaprzepaszczone, które trafi w dobre ręce. Siostro, wiem, że na chorzą do tego okna życia przychodzą wycieczki szkolne. Tak, przychodzą grupy, czasami właśnie z katechetą czy z wychowawcą, grupy młodzieży, gimnazjalnej, licealnej. Edukacja. Myślę, że tak. Dla mnie takim doświadczeniem jest, kiedy przyszła taka grupa młodzieży z liceum i bardzo przeżywali to, kiedy im opowiadałam, jak to dziecko trafia, jakie są tu procedury u nas. I byłam tak mile zaskoczona, że zadają pytania i takie przerażenie w ich oczach, że rzeczywiście tu się zetknęli z życiem, które ktoś zostawił. Jak mógł zostawić? Wiem też, że jedna z wychowawczyń przyszła z klasą, której dziewczyna była w ciąży, jeszcze niepełnoletnia, i też, żeby pokazać jej możliwość ewentualnie zostawienia dziecka w oknie życia. Nie wiem, co się później stało, ale rzeczywiście to okno spełnia taką rolę edukacyjną też. Pan doktor miał z tym do czynienia. Jeżeli chodzi o edukację, uważam, że jeszcze coś szwankuje, jeszcze nie jest wszystko tak, jak powinno być. Ja zrobiłem taki test, wybierając się tutaj do studia, odbyłem wczoraj rozmowę z moją 18-letnią córką, która zdaje w tym roku maturę. Ona nie była zorientowana w idei okna życia i tłumaczyłem jej, na czym polega różnica między oknem życia a przytułkiem, domem opieki, gdzie matka zostawia dziecko po urodzeniu. Ona tego nie wiedziała. Tak. Ale już teraz wie. Teraz już wie. Wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby młodzi ludzie o tych rzeczach wiedzieli, bo powiedzmy sobie szczerze, wśród tych zdesperowanych matek, które zostawiają dzieci, jest bardzo dużo dziewcząt nieletnich, które po prostu pewnych rzeczy nie wiedzą. Siostro, taka merkantylna sprawa, ponieważ wszystko kosztuje w życiu. Utrzymanie takiego okna też. Może nie jest aż tak bardzo drogie, ale jednak już pomijając czas i determinację w ratowaniu życia człowieka, potrzebne są też środki finansowe. Czy siostry mają na to jakieś specjalne fundusze, czy od państwa dostajecie fundusze? Od państwa nie ma, bo okno nie jest tak zarejestrowane i jako działalność takiego okna życia jest tylko w naszych tutaj warunkach, że jest to zgłoszone w Caritasie. Caritas nad tym czuwa. Natomiast i zgromadzenie, i opatrzność Boża przede wszystkim, ponieważ te środki, które tam trochę prądu, trochę właśnie innych rzeczy, to w ramach zgromadzenia, w ramach naszego domu, a nieraz właśnie też zdarzają się osoby, które chcą złożyć jakąś ofiarę i składają na okno życia, na funkcjonowanie tego okna życia. Miałyśmy taką sytuację, że właśnie przyszła pani i złożyła taką ofiarę swego czasu, a później za parę tygodni przyszła dziewczyna, która była w takiej ciężkiej sytuacji życiowej i nie mogła zrobić badań, bo nie miała na to pieniędzy, a nie mogła, nie była, znaczy była ubezpieczona, ale nie mogła wziąć tego zaświadczenia o ubezpieczeniu, bo była taka trudna sytuacja w rodzinie u niej, więc sfinansowałyśmy te badania z tych pieniążków. Księże Kamilu, jak to wygląda od strony Caritasu? Dajecie pieniążki, rozumiem? Od strony Caritas wygląda to w ten sposób, że jeżeli mogę tutaj uszczegółowić, siostry Okno Życia, które siostra prowadzi, które zgromadzenie prowadzi, znajduje się w centrum. Tutaj mamy, trochę może to jest czasem trudne do zrozumienia, archidiecezję warszawską. Natomiast ja już jestem z drugiej strony Wisły, diecezja praska, tak, z praskiej strony. Warszawsko-praskiej, żeby... Tak, warszawsko-praskiej oczywiście. I po naszej stronie Wisły siostry Loretanki przy ulicy Kłopotowskiego prowadzą Okno Życia. To okno powstało w 2006 roku, zresztą data też nieprzypadkowa, 25 marca.
okno, które zostało otwarte w dniu liturgicznego wspomnienia w Kościele katolickim Zwiastowania Pańskiego, czyli dnia, w którym obchodzimy uroczystość poczęcia Pana Jezusa w łonie Najświętszej Maryi Panny. Przez tyle lat w naszym oknie życia znaleźliśmy 4 dzieci i na co dzień zajmują się oknem życia siostry Loretanki, tak jak wspominałem, przy ulicy Kłopotowskiego. A finansowo wy również im pomagacie. Siostry prowadzą to okno, natomiast Caritas przede wszystkim włącza się wtedy, gdy jest już dziecko. Wtedy ja jeszcze tego osobiście sam nie doświadczyłem, dlatego że dyrektorem Caritas jestem raptem od 1,5 roku, a ostatnie dziecko, które było u nas znalezione, to było 2 lata temu. Natomiast w momencie, kiedy jest znalezione dziecko, wówczas siostra przełożona, siostra generalna, siostra Loretanek, informuje dyrektora Caritas, czyli w tym przypadku mnie, i wtedy podejmujemy wszystkie kroki związane zarówno prawne, jak i medyczne, wszystkie kroki, które mają zmierzać do tego, aby dziecko zostało zaopiekowane w sposób odpowiedni, podejmujemy wspólnie. Panie doktorze, pan jest też na styku chyba między szpitalem a ośrodkiem adopcyjnym. Jak to przekazanie wygląda? Bo to wy jesteście tym, którzy przekazujecie dalej swoje dziecko ze szpitala, dziecko idzie do adopcji. Tak. I tutaj muszę powiedzieć, korzystając z okazji, że droga adopcyjna zależy też od tego, w jakich okolicznościach to dziecko zostało przekazane. Okno życia daje tutaj lepsze warunki, ponieważ dziecko od początku jest tabula rasa. Natomiast jeżeli matka rodzi w szpitalu, a następnie decyduje się pozostawić dziecko w szpitalu, to właściwie żadne kroki nie mogą być podjęte prawne, póki ona oficjalnie nie zrzeknie się praw. Natomiast bardzo często jest tak, że te matki się nie zrzekają praw, zwlekają. Udają. One udają.
Państwu, jest już godzina 21, przed nami modlitwa apelowa. Rozważanie poprowadzi ojciec Albert Szóstek. Dobry rezultat uzyskały partie antysystemowe i jakość szczytna.
Głowy są dużym krajem, w którym te partie mogą nie zgodzić się na ambitne reformy strefy euro. Poza tym nawet między Francją i Niemcami są różnice zdań co do ambicji reform. Prezydent Francji chce tworzenia osobnego budżetu euro lub dwóch osobnych instytucji, na co z kolei nie zgadza się kanclerz Niemiec, bo uważa, że to usankcjonowałoby podział Europy. Bardzo Polska, Polskie Radio, Bruksela. Pisarzki muzyk Paweł Sankres znany jako Pablo Paweł został laureatem wyróżnienia Nobla Literacji imienia Marka Nowakowskiego. Został doceniony za opowiadania mikrotyki. Przewodniczący linii profesor Maciej Urbanowski podkreślił, że to niezwykły debiut. Pan debiut zaskoczył i ucieszył właśnie swoją dojrzałością. Sołtys jest realistą najwyższej próby, no właśnie taki trochę wychodzący gdzieś ze szkoły między innymi Marka Nowakowskiego. W naszym werdykcie napisaliśmy, że on twórczo jakby nawiązuje, bo to nie jest Marek Nowakowski, to nie jest film od Marka Nowakowskiego, ale być może nie jest on twórczym, który do mistrza wziął swoje i bardzo fajnie to zrobił, to nam się podobało. Oprócz dar Bogu przede wszystkim dla tych narodów, w których nadal dzień po dniu poczuł się bardzo i zadawana jest śmierć. Sprawy. Ma Pan Cię ze wszystkim raz. Spotkali się przy Jezusa, który przyszedł na ziemię, aby dać nam swój Bóg. Taka jest nasza modlitwa, która wypływa z głębi naszych serc. Wołam do Ciebie, Maryjo Królowo Bogu. Daj nam Chrystusa, prawdziwy pokój świata. Nadzieję na Boga składamy w Twoim sercu niepokalanym. O Maryjo, ufaj w Twoją troskliwą opiekę. Wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki. Wyznajemy więc Ci wiary w tę tajemnicę najwyższej komunii między Bogiem i ludzkością. Tajemnicę, dzięki której przeznaczeniem wszystko stało się dziecięstwo Boże. Wsłuchujemy się uważnie w echo rozbrzmiewających słów Chrystusa zmartwychwstałego, ogłaszającego pokój. Przyjmujemy raz jeszcze z Tobą, Maryjo, która zachowywałaś wszystkie dostatecznie w sercu, abyśmy potrafili je urzeczywistnić w naszym życiu. Sprawdzać, bo to wszystko jest wiesz. Lichwiarstwo, żydostwo, krętactwo trzeba sprawdzać. Oni myślą, że wiesz. Teraz Polska. Myślą, że są święci. Teraz Polska. Na ratunek, która sama jesteś Kościół, pokornie na wieczy słowa, porusza w tym kątwieniu. Spójrz na nas, przyjmij nasze szlachetne postanowienia. Towarzysz nam w drodze do przyszłości, której zapanuje sprawiedliwość. The blue truth to us is really true. Wiesz, czego brakuje naszych sytuacji. Nie ukazujesz nam przemijających fałszywych idolów, ale osobę swojego Syna, Jezusa Chrystusa. It's really too fair. No jeśli jest really too fair. No to really do pay. Niech Chrystus zamieszka pośród nas, a wówczas będziemy się cieszyć darem. Nie przestawaj zapraszać nas do swojego niepokalanego serca. Uwalnij świat od tego, co zagraża
życiu. Mamy do Ciebie, o Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia. Można się nas apostołami pokoju. Przez to, że w naszych sercach zamieszka Chrystus, Jego nadaje kształt teraźniejszości i przyszłość całego świata. Rozważam tajemnicę zmartwychwstania Pana Chrystusa. Kończę nasz powściennienie, święć się w imię Twoje, przyjdzie królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Teraz w godzinę śmierci naszej strony. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Sprawowane jest przez to, które nie dopełniło obowiązku, które przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, ale skontrolowano do rozprawy na to. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Panie z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Także proszę Państwa, wiadomości na temat Villasowej, że też proszę Państwa bardzo cierpiała przed śmiercią. Szkoda kobiety, proszę Państwa. Szkoda kobiet. Villasowa. O co chodzi, że Elżbieta Budzyńska ją doprowadziła prawdopodobnie do śmierci, bo tak jak Mareczek też, który uwielbia budzić, proszę Państwa, ją budziła. Matko Miłosierdzia, Twych ukochanych w sercu, zawierzam wszystkie intencje, z którymi przychodzi nad naszą uczonę, modlitwę wszystkim wybuchem, zachowujca się jednego za kościół przed. Elżbieta Budzyńska to mogła mieć też pieniądze od komuchów, proszę Państwa. No. To się tak zachowuje jak Mareczek też. Podła świnia Mareczek. Zazdrości, że ktoś tańczy, że ktoś śpiewa, że ktoś jest artystą i dokucza. Tak samo ta Budzyńska. Że ktoś umie, że ktoś potrafi i mogła być sterowana też przez komuchy. Mogła mieć dużo pieniędzy od komuchów, ta Budzyńska. No tak samo jak i Mareczek, tak jak mówię. Ludzie są zazdrośni, podli, takie dziady judaszowe, sprzedajne, że szok. Matko Piękna,
Bardzo mi się to nie podobało, bo to była
Wiktoria, zapraszam Cię, gdzie Matka Boga. Czeka na Ciebie, nasz co możemy zrobić, by pomóc rodzinom w Syrii.
Będzie z nami ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. O godzinie 18 msza święta, której będzie przewodniczył i homilię wygłosi ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, biskup pomocniczy w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i modlitwy. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam od godziny 17. Uwaga mieszkańcy Olsztyna i okolic. Zapraszamy na spektakl Konfederacji Prawicy według Adama Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Dobrych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 7 grudnia. To jest w najbliższą niedzielę, godzina 16:00, sala numer 52, Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego. Bezpłatne karty wstępu można odbierać w Biurze Poselskim Prawa i Sprawiedliwości, ulica Elżbieta Łukasiewicz. W Katowickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w parafiach uczłonków wspólnot parafialnych. Osób zaangażowanych w organizację tego spotkania zaprasza Bożena Reszka. Minęła godzina 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radio słuchaczy Jan Polakiewicz. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za życzenia, które spływały do mnie drogą mailową, SMS-ową oraz tradycyjnym pisem papierowym. No, nasze Radio Koncita, proszę Państwa, to dzisiaj o tych firmach pożyczkowych, którym się oberwało. Na temat tej budyńskiej Elżbiety, która nie wiadomo co od komuchów miała i co ona od tych komuchów otrzymywała. Radio to TFM, Radio Koncita. Barbie Baby Lunch. Jest również z nami siostra Barbara Wójcik, doktor teologii, przełożona domu zakonnego sióstr franciszkanek rodziny Maryi w Toruniu. Witamy siostry. Witam, szczęść Boże. Jest z nami małżeństwo, państwo Anna i Janusz Wiśniewscy. Również mają prośbę o jeszcze jednego członka naszej audycji. Być może, że tak głos, ale to już Państwu wyjaśnię. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. To rzeczywiście jest z nami najmłodsze nasze dziecko, 7-miesięczna Alicja. Alicja Maria. To jest jedyne wasze dziecko? Jedyne jest z nami. Rzeczywiście, korzystając z okazji, pozdrawiamy serdecznie całą pozostałą szóstkę naszych dzieci. Począwszy od pierwotnego Jakuba, przez córkę najstarszą Agatę, Dosię, Anielkę, Jasia i Annę Marię. Tak, to tak rzeczywiście, to też mam wtedy z kontaktem. Tak, Janusz, znamy się od dawna z rodzicami, razem na rekolekcje do domowego kościoła i nadal jesteśmy w domowym kościele. Temat świąteczny jak najbardziej, ale nie do stosowania nie tylko od święta, a na co dzień. Moc błogosławieństwa. Jak widzimy rodziców z dziećmi w kościele, to często, jeżeli ruchome nie jest idealnie grzeczniutko, no to bywa, że... Dzisiaj wszystkim się oberwało, proszę Państwa, nawet tej całej Elżbiecie Budyńskiej, tak? Daj spokój, przecież
Ta Elżbieta Budzyńska to musiała mieć jakieś pieniądze, proszę Państwa, od tych komunistów. Taki wstyd, że było dziecko, prawda, tak czy inaczej się zachowywało. Tymczasem bo właśnie to nie jakieś złożeczenie, nie przekleństwo, tylko błogosławieństwo. Dzisiaj oberwało się bankom, proszę Państwa, Wrocławowi, że we Wrocławiu tych banków pożyczkowych, pozabankowych, miliony, nawet mało tego, że tym takim bankom oberwało się, jak Aska, której bardzo przykro jest, że ktoś od 2 tygodni raty nie może Asie spłacić, bo Aska wszędzie wyskakuje, Menda, wszystko inwigiluje. Wszystko sprawdza, ale do Wrocławia to ja nie pojadę, bo jeżeli Wrocław taką mędą jest lichwiarską, to po co tam do tego Wrocławia? Obrzydliwe to jest, prawda? Gdy nie daje nasze radio, to jak ten euro kończy ta Barbie Baby Langstrom Ekstra, proszę bardzo. I oczywiście wielkie przeżycie to nic innego jak Boże błogosławieństwo Chrystusa zmartwychwstałego, sprzedźmy przeróżne życzenia i te życzenia to nic innego jak Chrystus, który chce usławić o wszystkim swoim wyznawcom. Z tego się bardzo mnie cieszę, że dzisiaj tym wieczorem możemy mówić na temat mocy błogosławieństwa, żeby mówić o błogosławieństwie. Zaraz będzie przegląd tych firm pożyczkowych, dokładniej. Tak to Finanse z Wrocławia. Profikredyt z Bielska Białej. No i tych innych, proszę Państwa. Wynikały morderstwa, że kobietę spalili w lesie, to co my możemy powiedzieć o tych bankach, prawda? A no właśnie, mordują jak równo. Wiem, że Bóg zawiera przymierze w Starym Testamencie z narodem wybranym. Naród wybrany, który wiele razy owszem idzie drogami Boga, ale też niestety rezygnuje z drogi, którą wskazuje, nie wiemy doskonale, że jest też przychodzi, jakby ze strony. Nie ma błogosławieństwa, ale jest też i kara. W Piśmie Świętym błogosławieństwo występuje aż 410 razy, więc też widzimy, jak często to są błogosławione, czyli szczęśliwy człowiek jest oznaczony już w Starym Testamencie. Ale jest też i Nowy Testament i to nas najbardziej powinno tutaj interesować. Mamy do czynienia z 8. Ta Asa to ciągle kłamała, a już sprawdzamy swój wcześniejszy wniosek. Proszę Państwa, no kupa śmiechu, kupa śmiechu. Jak ci lichwiarze kłamią, jakich metod stosują, do czego się dopuszczają lichwiarze,
żeby ludzi upodlić, żeby ludzi zmusić do bardzo punktualnego płacania rat. To może jeszcze ten prowident jest najlepszy, bo tamte raty mogą być płynnie wpłacane. Także to jeszcze wielki plus. Myślę, że ta wierność się tak opłaca, by kiedyś otrzymać właśnie życie wieczne. Do tego wszyscy jesteśmy wezwani. Podjęliśmy służbę przez Krysiu, że oni w ogóle dzwonią w święta, wiesz? Tak jak ludzie są w kościele, to te firmy pożyczkowe, monity płatne wysyłają, mobilizują się, żeby pisać, żeby dzwonić, żeby ludzi inwigilować, żeby ludzi straszyć, jak one straszą, bo jak nie, to to, bo jak nie, to tak, to takie przymuszanie. Dzisiaj jedną babę opieprzyłam, że raz był telefon, a ona już mówi, że było kilka razy. Może tak bardzo krótko, bo żeby później na pewno uspokoiła myśli, ta Budzyńska to miała od komunistów dużo pieniędzy, bo widocznie czy ją podtruła. Ona strasznie cierpiała, Violetta Villas. No to tak samo jak i ten Mareczek. Jakie to zakała podła, jaka to podła zakała ten Mareczek. Sam był przez matkę wyrzucony do przytułka, do domu dziecka. I on nie rozumie, że skoro był uczony przez, no, prowadzony przez ludzi obcych, to nie ma serca, nie ma uczuć. No nie ma inaczej. Prawny obowiązek, jego wychowanie, przede wszystkim to sprawowanie sakramentu świętych, głoszenie Słowa Bożego, ale udzielania właśnie błogosławieństwa. Każdy wierny ma prawo podejść do księdza, prosić o takie błogosławieństwo. My doświadczamy tego bardzo często właśnie w naszym sakramentarium, kiedy ludzie przychodzą, korzystają z sakramentu, różne spowiedzi, potem uczestniczą we mszy świętej, a potem jadą z gitą i jeszcze potrafią przyjść do księdza, do zakrysji, uleczenia, ojcze słowa, błogosławienia. Idziemy dalszą drogę i chcemy przyjąć tego Boże błogosławieństwo. Ja myślę, że tak do końca, gdyby księża rozumieli, czym jest błogosławieństwo, to ktoś powiedział, że dzień i noc powinni błogosławić. Myślę, że tutaj też trzeba tutaj wiernych zachęcać, aby nie bali się podejść do swojego księdza, tylko księdza, który jest gdzieś w pobliżu. Zwłaszcza jeśli mamy coś poważnego, poważna choroba, nawet szpitalna, nawet jeśli mamy na mszy świętej, nie jest to specjalne błogosławieństwo, ale oprócz tego może jeszcze inny podejść do tego, żeby się tak zrobić, po prostu zachęcać. A diakon? Oczywiście diakon, który też może udzielać błogosławieństwa, ale każda świecka osoba też. Ale jeszcze nie, że zostańmy przy celibatariuszu, ma siostra zakonna. Tak, mogę udzielać błogosławieństwa, zwłaszcza z radością to czynię wobec moich współsióstr. Na mocy charyzmatu, daru przełożeństwa, wtedy, kiedy siostra o to prosi, ze względu na to, że rozpoczyna jakiś szczególny etap swojego życia, na przykład wyjeżdża, gdzieś w jakiś czas będzie poza domem i prosi o błogosławieństwo przełożonej po to, żeby towarzyszyło jej ono w podróży, w nowym środowisku, w którym się znajdzie. Kiedy jedzie na rekolekcje, rozpoczyna znów bardzo ważny etap w swoim życiu, takie rekolekcje roczne, zakonne, sprawowane w milczeniu, w modlitwie, wtedy zwykle prosi przełożonego błogosławieństwo, aby dary Ducha Świętego na ten czas jej towarzyszyły. To jest moment, który mnie szczególnie wzrusza, ponieważ wtedy tak szeroko możemy sobie powiedzieć pewne rzeczy dotyczące naszego wspólnego życia, poprosić siebie nawzajem o przebaczenie, zapewnić o modlitwę w tym szczególnym czasie i za siostrę, która jakoś szczególnie poddaje się Duchowi Świętemu na czas rekolekcji.
w moim zgromadzeniu kultywujemy i często odmawiamy, ponawiamy błogosławieństwo naszego Ojca Założyciela. Święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Wyliński zostawił siostrom odręcznie.